Witam, dzisiaj robię wodę pokrzywową, nie mylić z gnojówką i w tym celu naciąłem już sobie właśnie trochę pokrzyw. Wsypałem do wiaderka takiego 20-litrowego i za chwilę zaleję to wodą. No tych pokrzyw, tak jak na klasyczną gnojówkę, jeśli chcielibyśmy być ściśle, trzymać się jakichś przepisów, no to kilogram pokrzyw na 10 litrów wody, a ja najczęściej po prostu napełniam sobie obojętnie jakie wiaderko luźno pokrzywą, można powiedzieć, że nawet do pełna, i po prostu zalewam to wodą również do pełna. Woda najlepiej oczywiście, gdyby to była deszczowa. Ja mam akurat wodę ze studni, troszkę już ogrzaną na słońcu, a jeśli z wodociągu, no to dobrze, żeby również postała trochę, te kilka godzin, żeby chociaż ten częściowo ten chlor usunąć. Lekko mieszam, przykrywam, wszystko tak jak w przypadku zwykłej gnojówki z pokrzyw. I teraz odstawiam to na jedną dobę. Już po tych 24 godzinach pokrzywowa woda będzie gotowa do użytku. A jeszcze wracając do samej pokrzywy, to najlepiej zbierać ją przed kwitnieniem. Wtedy będzie najwartościowsza i będzie najwartościowsza ta woda pokrzywowa, jak również gnojówka. I po 24 godzinach woda pokrzywowa jest gotowa do działania. Do działania, czyli do zwalczania i zapobiegania występowaniu na roślinach różnego rodzaju szkodników, a w szczególności mszycy. Ja teraz sobie tą wodę wleję do opryskiwacza. Najpierw jeszcze przeleję sobie przez szmatkę, żeby się właśnie pozbyć tych jakichś drobinek, resztek roślinnych i tak dalej. Tak to wygląda, kolor już nawet nabrało takiego brązowego odcieniu. Też nieprzypadkowo jestem tutaj przy porzeczkach, bo właśnie na porzeczkach pojawiła się mszyca. Dlatego oprysk na pewno tutaj będzie konieczny. Widać, jak są te liście tutaj poskręcane. I taki oprysk pozostawia na liściach właśnie taką parzącą otoczkę, której szkodniki, mszyce i tak dalej nie za bardzo lubią. No i po prostu będą te rośliny omijać. I dlatego też po opryskaniu tutaj właśnie tych pokręconych liści, gdzie na 100% są te mszyce, również opryskam całą roślinę. I opryskiwać warto również drzewka owocowe tuż po kwitnieniu, kiedy właśnie aktywne stają się te szkodniki, które powodują gdzieś robaczywienie owoców. To akurat jest jabłoń, właśnie te kwiaty przy
przekwitły, zaczynają się tworzyć zawiązki właśnie owoców. No i w tym momencie jest dobry moment właśnie na oprysk wodą pokrzywową, który gdzieś pomoże ograniczyć właśnie ilość, liczbę tych szkodników powodujących robaczywienie owoców. I oczywiście wszelkie opryski najlepiej wykonywać w godzinach popołudniowych i wieczornych, aby czasami właśnie pod wpływem słońca nie doszło gdzieś na roślinach do poparzeń słonecznych, właśnie spowodowanych tymi mokrymi liśćmi i przygrzewającym słońcem. Tak więc warto by było sobie wyrobić taki nawyk podczas przyrządzania właśnie gnojówki z pokrzyw, że po tych 24 godzinach tą wodą pokrzywową opryskiwać rośliny. Oczywiście woda pokrzywowa bez rozcieńczenia. Później, nawet jeśli wybierzemy tutaj całą tą wodę do opryskiwania, wystarczy ponownie zalać. Tutaj się nic nie stanie, gnojówka na pewno nie będzie mniej wartościowa. Odstawić na tydzień, dwa właśnie, aby ta gnojówka z pokrzyw powstała. A na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia i zapraszam wkrótce.